kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj dla odmiany nie będzie komentarzy. Jakiś czas temu zapytałam was na karcie społeczność, czy chcielibyście zobaczyć trochę inny format. I spokojnie, komentarzy i tak będzie. W ankiecie wzięło udział ponad 20 tysięcy ludzi i... to dużo. I aż 80% z nich było chętnych na taki eksperymencik. No to zapraszam. Papugowanie? Julian Król napisał: jesteś papugą ludzkiego rozmiaru czy papugowego? Wiesz, Julian, to zależy, jakiego jesteś ty rozmiaru. A ty jesteś w ogóle ludzki? Powiedz mi, bo ty to jesteś lemur. To czemu mnie pytasz, jakiego jestem rozmiaru? Ja ci powiem, jakiego jestem rozmiaru. Mam 55 cm wzrostu. Czy to dużo? Czy to ludzko? No powiedz mi, bo ja nie wiem. Krzysztof Wirkus. Kurde, nie wiem, ile masz lat, ale jesteś bardzo dojrzała umysłowo. Pozdrawiam. No, panie, ja jestem bardzo dojrzała. Gil Gross. A ten blondynek z Fit to nie jest przypadkiem Dramcia na modulatorze? Kurwa macie, ja pierdolę. Mają mnie. Trzeba spierdalać z kraju. Kurwa, tanie loty. Kanada. Lecę. Upsta Gekarot 67. A skąd ten wandal ma te 10 tysięcy złotych na wkurzanie tej jego mamy? No właśnie, to bardzo dobre pytanie. Wandalu, skąd masz tyle pieniążków i czy się trochę podzielisz? Nikt ważny. Weź zostaw wandala, on jest zajebisty, nie to co ty, jebono papugo. Smile, middle finger. Oki. Venomski. Gdybyś była cebulą, to bym cię obierał. Ach, obieraj mnie ty, ty mój ząbku czosnku. Nie znam cię. Zgapiasz od Naruzdziak. Zgapiam od Naruzdziaka. Nowy youtuber, jeszcze nie wiem kim jest, ale jak go poznam, to na pewno od niego zgapię, bo Dramcia jest taka niedobra. Unsub. Micza Misza. Dramciu, powiem ci, że masz zajebiste wąsy. Kiedy ci takie wyrosły? Serduszko. Kochana, specjalna odżywka do wąsów, leki skręt na lokówce, a efekty, no sama widzisz. Halucynek KC. Chciałbym usłyszeć, jak rapujesz XDDS. Halucynku, bardzo proszę. Dzisiaj rano niespodzianie znów Alina włącza pranie. Pralka brzęczy, ona jęczy, wszystko dźwięczy, to mnie męczy. Przez podwórze trzeszczy w róże, brzęk totalny, niebanalny. W krąg wydziela się hołota, sąsiad kurski w las na kota. Z tych dźwięków wynika poezja krawczyka. Zna serca jak z worka, melodia to norka. Mam nadzieję, że ci się podobało. Starałam się. Nudny vlog, ale ty masz wkurzający głos. Ups. To ty się ciesz, że ja jeszcze nie zaczęłam robić ASMR. Blackberry Jelly. Dramciu, mam dowody, że jesteś grymgly. Wykrzyknik. Niecały miesiąc po tym filmie pojawił się film na kanale Gargamel Vlog o coachach uwodzenia i typy. Nie mam mowy o pomyłce. To bardzo interesujące zarzuty, ale ja bym się zastanowiła, czy to może Gargamel nie jest mną. Kubuś, masz coś do powiedzenia na ten temat? Marcin zwariowany. Prędzej czy później przyjdę i cię jebnę. Pamiętaj, lamusie. Uśmiech. Marcinie zwariowany. Proszę się uspokoić i odłożyć ten zegar. Kosmopolita i Slavoj. Ty głupia, wyhedożona kurtyzano. Popełnij samo anihilację, gdyż nie darzy cię sympatią. Kulturalnie też się da. A dziękuję. Dziękuję. Ptasiowe odkrycie? Dziś chciałabym wam pokazać kanał pewnego pajaca. I wcale go tu nie zamierzam obrażać, ponieważ jego kanał nazywa się Pajac. Urokliwy pan pajac bardzo wpasowuje się w mój humor, a jego montaż i urok osobisty wręcz przyciągają do kolejnego odcinka. Tyle się człowiek męczy, tylko żeby zrobić hehe śmieszny mem. Modny Fortnite! To trzeba zrobić! Jezus Maria. Spokojnie, moi kochani. Już powstrzymajcie łzy. Już tutaj. Wasz ulubiony, ironiczny youtuber wrócił. Wrócił. I ja też wróciłem. Siema.
co tam u was? Piszcie w komentarzach. Jak tam u was? Co u mnie? A byłem sobie tam 2 miesiące w Anglii w pracy. Pajac ma gadane, dobrą jakość, efekty i zadziwiająco małą widownię. Jeśli lubicie historie z życia i nie tylko, a wasze poczucie humoru jest podobne do mojego, a skoro jesteście u mnie na kanale, to prawdopodobnie tak jest, no to z pewnością znajdziecie tam coś dla siebie. Ja osobiście życzę Pajacowi wszystkiego dobrego i wyrzucania troszkę częściej filmów, bo są naprawdę dobre. Ej, wiecie gdzie ostatnio byłem? U proktologa. I nie spodziewaliście się tego zdania i nie spodziewaliście się, że go powiem tak w miarę w sumie zadowolony, nawet podekscytowany troszeczkę, ale to fakt, byłem u proktologa. Co więcej, było zajebiście. Ale dlaczego było zajebiście? Bo byłem prywatnie. Z jednego bardzo prostego powodu, a mianowicie możesz sobie wybrać, kto będzie ci wsadzał palec w dupę. To jest istotna sprawa. Tu chodzi o utratę mojego analnego dziewictwa. Nie mogę tam wpuszczać byle kogo. Ona zakłada już tą nylonową rękawicę. Ja się tu szykuję i nadstawiam. Ona już powoli zbliża palec, a jej... Hola, hola, koleżanko, może najpierw, nie wiem, do kina? Na kawę? Śmiejemy się cały czas, żarciki chyba się sypią z rękawa. Już ledwo co tam zostało. A my oboje... Ptasiej klatce! Dzisiaj w Ptasiej klatce zmierzy się z moimi pytaniami najbardziej obiektywny analityk internetu. Działa na YouTubie już od 4 lat. Jego marzeniem jest zamieszkać na najwyższym piętrze w apartamentowcu w dużym mieście. Oczywiście mowa tu o Hopie. Zapraszam na krótki wywiadzik. Z jakiego swojego filmu jesteś najmniej zadowolony i dlaczego? Jeśli ktoś śledzi mój kanał od jakiegoś czasu, to myślę, że jest to dosyć oczywiste. Z pierwszego odcinku Errora, w którym komentowałem niejakiego Kasowicza i bardziej jakiegoś Gargamela. I był to mój pierwszy odcinek taki typowo komentarzy, w którym komentuję jakichś innych youtuberów i tak zacząłem od komentowania Gargamela. Ale jestem z niego niezadowolony nie dlatego, że komentowałem tam no taką postać, tylko mocno nie trafiłem tam z argumentami. To znaczy na szczęście nie było tak, że kogoś tam obraziłem albo coś, ale po prostu tam te moje argumenty były słabe. Ale mam do tego odcinka duży sentyment, bo Gargamel go wtedy udostępnił u siebie i to był pierwszy raz, kiedy się spotkałem z takim większym hejtem. Więc dlatego też go nie usuwam, ani nie ukrywam. Ale mimo wszystko polecam. Wybierz jednego polskiego youtubera bądź polską youtuberkę, z którą byś wspólnie nie nagrał nawet za gigantyczną kwotę pieniędzy. Uzasadnij swój wybór. Czy mogę odpowiedzieć, że z Dramcią? Trochę przechytrzę to pytanie, bo naprawdę nie mogę wybrać tylko jednego. Więc wezmę pewną określoną grupę youtuberów, czyli youtuberzy, którzy robią coś podobnego do mnie, czyli do mojej serii Hop News, czyli jakieś tam internetowe newsy, tylko że robią to w sposób okropny, a ja na tym cierpię, bo jestem do nich porównywany niestety. Czyli Serafin, czyli Makarewicz do niedawna, bo on już chyba to zarzucił i Kikuwal on się nazywa. Z ludźmi, którzy robią coś podobnego do mnie, tylko w dużo gorszy sposób bym nie nagrał. To brzmi bardzo chamsko i strasznie bucowato. Podejrzewam, że osoby, które mnie w ogóle nie znają teraz, są zdziwieni w ogóle. Dramcia, przepraszam. Czym jest dla ciebie YouTube? Czy traktujesz go bardziej hobbystycznie, czy na przykład chciałbyś za parę lat traktować go jako swoje główne źródło dochodu? To jest w sumie ciekawe pytanie i na razie traktuję go w ten sposób, że obserwuję. To znaczy staram się i tak dalej, ale no w tym momencie jest to mocno niepewne. Nie mam pojęcia, w którą stronę to pójdzie. Czy uda się jakoś przebić do szerszego grona, czy nie, czy po prostu na tym poziomie będę musiał zostać. W tym momencie to jest przede wszystkim hobby, coś co lubię robić, coś co no jakby jest dużo fajnych korzyści z tego, bo dużo fajnych osób poznaję. Oczywiście jakiś tam mniejszy hajs też jest, więc na razie robię to co jak sądzę powinienem i będę obserwować, bo no nie wykluczam, że byłaby taka opcja, że kiedyś byłoby to jakieś źródło utrzymania. Chociaż wtedy, kiedy to wszystko pójdzie, mam trochę inny plan na w ogóle przebudowanie całej kariery, ale jak będziemy w tym miejscu, że powinienem o tym mówić, to wtedy o tym opowiem. Po tym krótkim, 3-pytaniowym wywiadzie przygotowałam dla was i dla Hopa minigierkę O kim mowa. W tej grze zacytuję fragmenty filmów Hopa, zamieniając nazwy i imiona osób na papugę i ptaszora. Zadaniem Hopa jest zgadnąć, o jaki film chodzi. Życzę mu powodzenia. I film ten jest okropny. Najpierw zaczyna się od tego, że Jake mówi o tym, że Cody Cole to jest cyberbully. Nie wiem, czy jest jakiś polski odpowiednik, no taki
nękaciel. I film ten jest okropny. Najpierw zaczyna się od tego, że Ptaszor mówi o tym, że papuga to jest cyberbully. Nie wiem, czy jest jakiś polski odpowiednik na to słowo. Nękaciel? Że papuga to jest cyberbully. Nie wiem, czy jest jakiś polski odpowiednik na to słowo. O Jake'u Paulu. A mówi o Codim Cole. Czy możemy to uznać, że zgadłem to po pierwszej nutce? Wokalistka. Palę papierosa jak gwiazda rocka, robię hajs nie na pokaz. Mini-influencerka. Wyrażę swoją opinię na ich temat ich wyglądu, ich twórczości. Biznesmenka. Klaudeliza, prawdziwa kobieta renesansu. Nazwa jeden prosty patent na to, jak zacząć zarabiać pieniądze z YouTube'a. Wokalistka. Mini-influencerka. Biznesmenka. Papuga, prawdziwa kobieta renesansu, znalazła jeden prosty patent, jak zacząć zarabiać pieniądze z YouTube'a. Klaudeliza, to jest jeszcze bardziej po pierwszej nutce. Czy to dobrze o mnie świadczy, że ja tak szybko rozpoznaję swoją własną twórczość, czy wygląda jakbym trochę nic całymi dniami nie robił, tylko oglądał siebie? Prezenter miał oburzać się na to, że Maciek i Anna nie wzięli go ze sobą do samochodu podczas jednego z zadań. Problem w tym, że w zadaniu uczestnicy nie mogli ze sobą współpracować. Sprawa odbiła się echem w mediach społecznościowych obydwojga. Co? Naprawdę? Prezenter mocno oburzał się na jego zdaniem chamskie zachowanie Ani i Maćka. Prezenter miał oburzać się na to, że Ptaszor i Papuga nie wzięli go ze sobą do samochodu podczas jednego z zadań. Problem w tym, że w zadaniu uczestnicy nie mogli ze sobą współpracować. Sprawa odbiła się echem w mediach społecznościowych obydwojga, bo prezenter mocno oburzał się na jego zdaniem chamskie zachowanie Papugi i Ptaszora. Co? Prędzej w to, że to jest mój film, bym celował, że to jest jakiś film dramcie, ale nie mam pojęcia, skąd pochodzi ten cytat. Ptasia, ciekawostka! Jak wiecie, bądź też nie wiecie, jestem papugą Kakapo. Papugi Kakapo są nielotne, a zarazem najcięższe na świecie. Czasami próbuję podlecieć, no ale szuram brzuszkiem o ziemi. Ale nie martwcie się. Umiem za to nadrobić wspinaczką. Wspinam się na korony drzew, a jak chcę z nich zejść, no to rozpościeram moje skrzydełka i robię suru do dołu, wygodnie lądując. Umiem też bardzo szybko chodzić. Ptaszyny, ja wręcz zapierdalam jak Korzeniowski. No i to tyle z ciekawostki na dziś. Buziaczki. Podziękowania dla donatorów. Zbliżamy się do końca tego filmu, więc chciałabym podziękować ostatnim donatorom na Tip & Donation. Jak wiecie, nie robię live'ów, więc chciałabym chociaż tak na filmiku powiedzieć, że bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za każdego grosiczka, bo te pieniążki to ważna rzecz, jak się ich nie ma, to na ziarno chociaż się przyda, albo na komputer, którego się nie ma. Jest mi bardzo ciepło na serduszku, w ogóle, aż kurwa muszę wiatrak włączyć, ja pierdolę. Bardzo dziękuję następującym osobom. No i doszliśmy do końca tego formatu. Mam nadzieję, że wam się podobało i że to nie ostatni taki film na kanale, bo ja bym chętnie jeszcze takie filmiczki porobiła. Dajcie znać, kogo byście widzieli w wywiadach, możecie też napisać jakiś fajny komentarz, który być może pojawi się w innym filmie tego typu. Wszystkie linki do mojej fanpage, Discordu, Tip & Donation i tak dalej znajdziecie w opisie. A jak macie jakieś fanarciki, to podsyłajcie mi na maila, który też jest w opisie. Pamiętajcie, jest teraz bardzo upalnie, więc pijcie dużo wody, uważajcie na siebie, buziaczki i bez odbioru.